Boże nasz Ojcze, Ty posłałeś na świat Twoje odwieczne Słowo, Jezusa Chrystusa, aby objawił nam dobrą nowinę o zbawieniu. On wybrał apostołów, aby kontynuowali Jego misję, głosząc aż po krańce świata prawdę o Twojej miłości względem każdego człowieka. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś Kościół, swoją przeczystą oblubienicę, Talita Kum, oblubienico mówię Ci wstań, i przyodziałeś ją mocą Ducha Świętego, aby spośród wszystkich ludów i narodów, języków i kultur rodziła ona przez słowo i wiarę, poprzez liturgię i świadectwo życia, Twoje przybrane dzieci. Tym samym Duchem natchnąłeś świętego Wincentego Palotiego i błogosławioną Elżbietę Sannę, aby poprzez zjednoczenie apostolstwa katolickiego budowali Twoje królestwo pośród świata. Udziel i w obecnym czasie mocy Ducha Świętego wszystkim zaangażowanym w dzieło nowej ewangelizacji. Niech prawda, którą zwiastował nam Jezus Chrystus, kieruje naszym życiem. Niech serca nasze rozpala żarliwa miłość Ducha, która pozwala przekraczać siebie w dawaniu siebie braciom. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na naszą ewangelizacyjną posługę i na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w to dzieło oraz na tych, do których nas posyłasz w mocy Ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najświętsza Dziewico i Matko nasza, która w duchu posłuszeństwa przyjęłaś Słowo Boga i uczyniłaś dla Niego mieszkanie w Twoim niepokalanym sercu, wejrzyj teraz swym łaskawym spojrzeniem na palatyńskie dzieło nowej ewangelizacji, Telewizję Misericordia i Radio Palotti FM oraz na wszystkich, którzy to dzieło tworzą. Ucz nas otwierać swoje serca na Bożą wolę. Prowadź nas drogą zaufania i zawierzenia Bogu, a przede wszystkim wspieraj nas, nasza najlepsza Matko, Twoim możnym orędownictwem u Boga. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny i stróżu Kościoła Świętego, w Twoje ojcowskie ramiona oddajemy Palotyńską Grupę Medialną, radio i telewizję wraz z społecznością, która je tworzy. Mężu Sprawiedliwy, który z taką czułością troszczyłeś się o swoją niepokalaną oblubienicę Maryję i o poczętego z Ducha Świętego Bożego Syna. Otaczaj teraz swoim płaszczem, szczodrym w łaski, to palotyńskie dzieło nowej ewangelizacji. Wiesz dobrze, jak bardzo potrzebujemy Twojej ojcowskiej obecności. Zgromadź wokół tego dzieła liczne grono współpracowników i dobroczyńców. Niech Twoje dobre serce da nam poczucie bezpieczeństwa i wyjedna nam łaskę rozwoju ku nieskończonej chwale Boga. Święci aniołowie i archaniołowie, których Bóg uczynił zwiastunami swojej woli, chrońcie nas przed zakusami i zawiścią diabła. Uczcie nas wstępować w Wasze ślady, aby i nasze stopy stały się stopami zwiastunów radosnej nowiny. Bądźcie przy nas zawsze i czuwajcie nad nami. Nasz patriarcho, święty Wincenty Palotti, którego Bóg ustanowił apostołem Rzymu, Ty nie oszczędzałeś sił w posłudze duszpasterskiej, a umiejętnie odczytując znaki czasu, za natchnieniem Bożym powołałeś do życia zjednoczenie apostolstwa katolickiego, aby jednoczyć wysiłki w dziele głoszenia dobrej nowiny. My, Twoje duchowe dzieci, na początku XXI wieku stajemy, aby ponownie odczytać znaki czasu w Twoim duchu. Niech Twoje wstawiennictwo dopomaga naszej owocnej pracy i nieustannemu rozwojowi, aby Chrystusowa Ewangelia była głoszona na wszelkie sposoby, docierała do wszelkiego stworzenia i napełniała wszystkie serca radością zbawienia. Błogosławiona Matko i Siostro nasza, Elżbieto Sanno, któraś nie zważała na swoje ograniczenia, lecz poprzez ubogie środki stała się ewangelizatorką Rzymu. Ty, któraś wszystko poświęciła, aby wspierać głosicieli dobrej nowiny,
spojrzyj teraz na nas i wstawiaj się u Boga za nami. Niech nasi dobroczyńcy i współpracownicy cieszą się Twoją opieką, a ich poświęcenie i trud niech nie pozostanie bez nagrody w niebie. Amen.